Jak wrażenia tuż po premierze Fightera? No, dużo emocji. Ale to tylko dlatego, bo to był bardzo osobisty taki film dla mnie. Bardzo bliski mojemu sercu, chyba najbardziej, najbliższy ze wszystkich, których do tej pory grałem. Więc jeszcze przeżywam. Opowiedz, ile w Janickim było prawdziwego Piotra Staramowskiego? Na ile ten charakter jest podobny do ciebie? Nie, w ogóle zaskoczyłem się. Ja uwielbiam oglądać filmy, efekt końcowy w kinie, bo sam siebie zaskakuję, w sensie zaskakują mnie niektóre rzeczy. Zawsze każda postać to jesteśmy my, po części, ale nie widziałem siebie takiego, tak powiem. Mocno bije Mikołaj Roznerski na ringu? Oj, mocno, tak, potrafi przywalić, potrafi zadzwonić w głowie. To już na sam koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Fighter? Bardzo ciekawej historii na pewno. I takiej podróży w głąb, trochę w siebie podejrzewam też. I zachęcam do zabrania partnerów, partnerki na ten film, bo to jest fajna przygoda przeżyć to razem. Masz przegrać tę walkę. W drugiej rundzie. Teraz wyjście. To zaczynasz się uciekać?